Dzięki takiemu rozwiązaniu szkoła stanie się placówką typowo rolniczą. Polityka rządu, obecnego rządu, mająca na celu rozwój rolnictwa, powoduje, że również szkoły rolnicze mają rację bytu, mają szansę istnienia. Ta szkoła w Rudnej jest o tyle w dobrej sytuacji, że to nie jest duża szkoła, to nie jest moloch. Natomiast jest bardzo dobrze usytuowana na styku 3 województw. Na styku dolnośląskiego z wielkopolskim i lubuskim. Będzie to bardzo dobre rozwiązanie dla tej szkoły i to nie tylko dlatego, że przetrwa. A przejęcie przez Ministerstwo Rolnictwa to też, no nie ukrywamy, zastrzyk finansowy dla tej szkoły, bo to są zupełnie inne subwencje i tu z tego tytułu się cieszymy. Od przyszłego roku szkolnego oprócz zawodu technik agrobiznesu i architektury krajobrazu pojawi się też technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Zaczynaliśmy jako szkoła rolnicza i właśnie wracamy do Ministerstwa Rolnictwa, bo kiedyś nasza szkoła podlegała pod Ministerstwo Rolnictwa. W latach 90. przeszliśmy pod Ministerstwo Edukacji Narodowej, no a teraz tak jakby wracamy do korzeni. Dyrektor szkoły nie ukrywa, że jest zadowolona z takiego rozwiązania. Szkoły rolnicze prowadzone pod nadzorem ministra rolnictwa i rozwoju wsi to obecnie jedne z najnowocześniejszych placówek dydaktycznych. To jest po prostu dalej szansa dla naszej szkoły, szansa, żeby szkoła się rozwijała, funkcjonowała tutaj w naszym regionie. Zespół szkół ponadgimnazjalnych w Rudnej dołączy do 47 szkół rolniczych, które stawiają na nowoczesną wiedzę i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie.